Nie, zobacz, ale chodzi mi, o startowanie. O takie startowanie, że jak osoby to oglądają, to powiedz, dlaczego starczysz do Frania, no. do mnie, do młodszych, starczysz mi, na przykład nie odpowiesz ale nigdy Denisowi. Odpowiadasz na moje Instastory, na moje TikToki, shoty jakieś, odpowiadasz na to, a nigdy Denisowi na przykład. Ale co mam Denisowi odpowiedzieć? Dużo jest rzeczy i zaczepek. On nic nie mówi. My z Denisem rozmawialiśmy. Ale ty myślisz, że... Nie musi to wszystko być w internecie. Ty myślisz, że jesteś, wiesz, silniejszy, bo więcej trenujesz, na przykład ktoś się ciebie boi i ci nie powie w twarz to, co myśli, albo będziesz na kogoś... Wiesz co, a może oni, bo Szeliga ostatnio, jakoś Diego ma na niego dobry wpływ, nie? A dobry wpływ to też nie do końca się opłaca federacji. I federacja by wolała, żeby Szeliga jednak był tym zadymiarzem. Bo oni na przykład liczyli, że Szeliga i Wrzosek będą bardzo dymić. A Szeliga się uspokoił. Może ten Nathan tutaj jest po to zaproszony, żeby on wyzwolił te demony, kurwa, w Szelidze. Ale Szeliga się, kurwa, na razie nie daje, nie? Bo ten stary Szeliga już by wstał i tam uderzył Nathana albo popchnął. A tutaj na spokojnie, nie? A ta osoba się, kurwa, skluguli przed tobą? Nathan ogólnie zrobił się trochę większy, ale przed chwilą Marcin też stanął obok Nathana. No jest gigantyczny, kurwa. Czy jesteś w stanie, Piotrek, zrobić face to face z Nathanem bardzo? Chcecie naprawdę? Chciałbym. A ma koturny, żeby był w moim wzroście, czy? Bo to jest w podwyższeniu, może tak sobie. Ale Nathan nie jest taki mały, żeby równy duży względem starszej ligi, może no mniejszy od niego. Stąd ogląda. Trzy osoby. Dobrze. Wracamy do face to face'a. Szeliga Wrzosek. A dobra, obudził. Obudził go jednak, tak? Czekajcie. Dobrze. Okej, no dobra. Wracamy do face to face'a. Szeliga Wrzosek. Dobra, chodź. Pójdźmy, kurwa, już. Ale Szeliga, Diego ci mówił. Uspokój się. Pójdźmy już. Doprowadziliście do takiej sytuacji. Słuchaj, doprowadziliście specjalnie do takiej sytuacji. Ale tu prawdę teraz, kurwa, mówi Szeliga, nie? Daj, no pójdźmy, kurwa. Ale spokojnie. No chodź. No idę. Pójdźmy, kurwa, bo już przestanacie. Naprawdę, kurwa, takie rzeczy nie... Pójdźmy. Stańcula! Mam nadzieję, że ta stańcula wyjdzie do mnie na face to face. Ej, kurwa, robicie takie rzeczy. Średnia sytuacja. Podpuszczacie, kurwa, debila. Zobaczycie, że to się źle skończy. Ty... Pamiętaj, Piotra, że... No, Boxer, kurwa, już wie, że ma rację. Bo Boxer, jak zaczyna się jąkać, to wie, że rację ma ta druga osoba, nie? To kurwa, trochę w tym jest racji, panie Szeliga. Nathan został wpuszczony. Średnia podpuszczacie, sytuacja. Podpuszczacie, kurwa, debila. Zobaczycie, że to się źle skończy. Ty... Pamiętaj, Piotra, że Nathan został wpuszczony, żeby pogadać, ale tak, to nie jest pierdolicie, tak. Widzicie, kurwa, zrobiliście to specjalnie, podpuściliście go, kurwa, żeby sobie zrobić show. Bo nie było... Chuju to mam. Stary, myślę, że... Nie no, przecież na pewno się wkradł, kurwa, na zaplecze, wkradł się do realizatorki, ukradł mikrofon, kurwa, podłączyli ten mikrofon, żeby ten mikrofon działał. To nie, to jest w ogóle przypadkowo. Nie chcę nic robić. Stary, to... Naprawdę, chciałem to wszystko, kurwa, na spokojnie. Ale jak przychodzi taki, kurwa, leszcz jebany, będzie mi tutaj, kurwa, sapał, zróbcie tego walczy. Przesadziliście trochę, kurwa. Mam nadzieję, że zaraz tańcula wyjdzie. Gdzie jest tańcula dla mnie? Face to face, ty się też kimś popierdalać! Nie, to jest tylko po to, żeby właśnie Szeligę rozbudzić, żeby były dymy, nie? Żeby to się kliknęło, bo Szeliga właśnie się ostatnio uspokoił i chyba nawet Boxdel w wywiadzie którymś mówił, że jest zawiedziony Szeligą Wrzoskiem, że liczył, że bardziej tam będą dymić. Czy a może nie Boxdel, może Hubert Msiwujewski. Wiem, że był jakiś taki wywiad, oglądałem. Albo Hubert, albo Boxdel. A zombiak jest groźny! Ale miał szczęście, że go ochrona zaciągnął. Ale jest ogień. Zostałby takiego prostego, żeby go chuj strzelił. Ogień, ogień stary. Nie, ale no, dobrze. Szkoda, że jednak się odpalił Szeliga, nie? Bo by właśnie im fajnie pokazał, jakby w ogóle na spokojnie to przyjął, nie? Ale no wiadomo, no jak już dostał w twarz, no to co, miał się dawać opluć, nie? Kurwa, pojebana. Szeliga dużo zyskał tą akcją, mam wrażenie.